Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu i propagowaniem życia poza siecią. Propagujemy życie bez płacenia rachunków i co zrobić, żeby teorię przekuć w czyn, czyli żeby można było żyć bez płacenia rachunków. Co potrzebujemy? Potrzebujemy magazyny energii. Zanim Wam pokażę tamte magazyny, to chcę jeszcze wejść tutaj i pokazać Wam zaplecze, jak to w tej chwili wygląda. Potrzebne są magazyny energii, potrzebne są akumulatory. No właśnie, i tutaj zaczyna się cała zabawa, bo tak jak tutaj w tej chwili mamy nasz magazyn energii, który jest oparty na akumulatorach kwasowo-ołowiowych. I tak naprawdę można powiedzieć, że koszt tego banku to jest 0 zł, tudzież równowartość ołowiu, który jest umieszczony w tych akumulatorach. I teraz w tej chwili będziemy przechodzili i zmieniali nasz system. Ale możemy sobie zerknąć, zobaczyć. W tej chwili mamy tak naładowane akumulatory. I co się dzieje u nas? To jest tak, mamy 173 z panelów i z paneli idzie nam 1 amper. Co tutaj jeszcze mamy? Tyle wyprodukowane, 27,6. 6,3 na akumulatorach, na bateriach, 23, 27. Słuchajcie, idzie nowe, idzie Leaf Epo 4, także idziemy, będziemy sprawdzali, będziemy podłączali. Mamy przetwornicę, 24, 4000 chwilowej, 2000 ciągłej. I z tego powodu też będziemy montowali akumulator Leaf Epo 4 24V. Bardzo fajny, bardzo ciekawy i z tego co widziałem, to właściwie chyba zasadniczo nigdzie na kanałach moich kolegów nie widziałem akumulatorów Leaf Epo 4 24V, chociaż mogę się mylić, chociaż szczerze mówiąc nie widziałem. Także idziemy, zaraz będziemy tutaj lecieli, podłączali, ale jeszcze oprócz tego bardzo istotne jest to, może bez tego, ale bardzo istotne jest to, że pod ten regulator MPPT będziemy podłączali sterownik, także co, lecimy. Słuchajcie, tutaj zabieramy się za otwieranie i tu mamy, proszę bardzo, mamy akumulator i teraz tak, zobaczcie, spójrzcie, 24, to jest to, o czym mówiłem przed chwilą, mamy tak, 24 i 100 amper. Przepiękne te książeczki są, naprawdę powiem Wam, zrobione mega. A, czyli widzę, że one są uniwersalne, czyli jest tutaj opisane wszystko to, co powinno być dla... Artur, jak Ci idzie? Rozpalam sobie pomału. Tak? Tutaj mamy, widzicie, gości mamy. Dobra, bierzemy się za rozpakowywanie. I teraz tak, dobrze, czyli może zerknijmy, rzućmy okiem. Aha, mamy tak, śruby, podłączenie, produkt 25, tak? 24, 25, 100 amperogodzin. Tutaj wymiary. A, czyli mamy tutaj, czyli ta książeczka, tak, czyli ta instrukcja, ona dotyczy dokładnie tego, tutaj tego akumulatora, tak? Jak ktoś będzie miał ochotę, może sobie posprawdzać, poczytać. Bardzo fajne, co zauważyłem, to jest instrukcja, jak można to podłączyć, tak? Czyli szeregowo, równolegle, super, tak? No, ktoś przewidział. Jedynie co, to szkoda troszkę, że nie jest to w języku polskim, aczkolwiek co zrobić. No i co my tutaj mamy? Proszę bardzo, wyciągamy. Jest. Łata. To jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Przepiękny akumulatorek. Naprawdę powiem Wam, że jestem po prostu przeszczęśliwy. Ale tu zakupcone. Panowie? Okej, dobra. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Tutaj mamy sterownik do nastawów do naszego e-powera 50-amperowego. Z tego względu, że w przypadku naszej baterii Leaf Epo 4 zupełnie inne nastawy trzeba zrobić. I w związku z tym do tego będzie nam potrzebne to właśnie urządzenie. Także zabieramy się za jego zamontowanie. No to w takim razie lecimy. Tutaj mamy tak. Tutaj mamy sterowanie, bierzemy, podłączamy przewód, ten przewód, proszę bardzo, tutaj jest jeden do
dajnika takiego Bluetooth, którym możemy sobie sprawdzać, co się tutaj nam dzieje. I teraz tak, proszę bardzo, mamy przewód i pod to podłączymy to urządzenie. Zobaczcie, podłączyliśmy, już nam się wyświetlacz odpalił. Z takich ciekawych rzeczy to tak, pierwsze ramkę wkręcamy, zakładamy, wyciągamy ją, tak? O. Tutaj zaraz przykręcimy, do tego mamy takie malutkie śrubki i lecimy dalej. Mamy założone, do tego jeszcze takie, o, piękne gumki, także, o, bardzo ładnie to wygląda, estetycznie, tak? Zakładamy i lecimy dalej. Poczekaj, Artur, nie uciekaj, ty mi tu nie uciekaj. Jakie wrażenia pierwsze? Pierwszy raz jesteś u nas w lesie? No, pierwszy raz jestem. Pozytywne, super. Tak? Człowiek, który mieszka bez płacenia rachunku. Jakieś spostrzeżenia? A właśnie, jak ci się podoba budowa, Rysia? No, jestem mile zaskoczony w ogóle. No, coś nowego dla mnie. Tak? Jest gość, który ma potężne doświadczenie w budowaniu tych domów. Jest kopalnią wiedzy. Bo zauważyłeś, że on ma wszystko w tej chwili, można powiedzieć, że takie otwarte. Wiesz, jak puszka z konserwa, otwarte. Można wszędzie zajrzeć. Tak, ale wszystko jest przemyślane. Nawet przedyskutowaliśmy punkt przenikania rosy i wszystko jest zrobione tak, jak ma być. Czy on wie, co mówi? Wie, co mówi. Gość ma łeb. No. Bo ja ci powiem, że też jestem tak trochę zaskoczony, wiesz, jak gdyby, bo wiesz, bo ktoś może powiedzieć, no dobra, ale nie położył ocieplenia, tu nie dokończył, to coś tu nie zrobił, jeszcze gdzieś coś w powijakach, ale on ma wszystko przemyślane, on dokładnie wie, co chce, gdzie, dlaczego i w jaki sposób. Musisz powiedzieć, że dom szkieletowy to nie jest dom murowany i ten punkt przenikania rosy tam jest bardzo ważny, bo po prostu ci ten dom zgnije, od spodu zacznie ci tam po 5 latach gnić. I zastosowanie właśnie ocieplenia takiego, żeby wygonić tą wilgoć na zewnątrz i punkt skraplania rosy zrobić na zewnątrz budynku, czyli na elewacji, Rysiu wie, a nie co w środku. Rysiu wie, co mówi. To co, zabieramy się? To ty tutaj jesteś mocny, ja w kwestii, znam. Ty jesteś mocniejszy. Oni widzą, że ja jestem górnikiem i ja generalnie się nie znam. No dobra, okej, okay, spoko. To jesteś pasjonatem off-gridu, tak można cię nazwać? Tak jest. To razem robię się wszystko uczymy. Na przekór, żeby nie płacić im tym, żeby nas nie okradali. Słyszycie, tu wszyscy gadają tak samo. Słuchajcie, zabieramy się za zmianę nastawów z tego względu, że pomożesz tutaj, żeby usunąć to wszystko, co? No tak. Co zrobić? No trzeba. Czyli co, wyjmujemy te bateryki, tak? Tak. No, będziemy teraz ustawiać nastawy, zrobimy pod lichwę po 4. Proponuję, żebyśmy teraz przeszli do takiego testu z obciążeniem, gdzie na samym początku wyjściowo mamy ten akumulator naładowany. Do tego wszystkiego, słuchajcie, użyjemy tutaj sprzętu, żebyśmy mogli Wam, jak gdyby wspólnie, żebyśmy mogli prześledzić w ogóle, co tutaj się dzieje. A więc tak, tutaj jest założony taki pomiar. Na chwilę obecną mamy po podłączeniu ładowarki. Ładowarka jest dedykowana. To jest 20-amperowa ładowarka do lichwy po 4, czyli dedykowana 24, 20-amperowa. I teraz tak, sprawdźmy. Ona w tej chwili przy podłączeniu pokazuje 29,3 i po naładowaniu ładowanie trwało tam w granicy 4-5 godzin. Także przyjechała z napięciem w granicy 70%, czyli było gdzieś w granicy 26,4, w tych granicach około. I po kilku godzinach, 4-5 godzin bodajże trwało ładowanie, natomiast teraz w tej chwili to jest tak, że ona sobie po prostu jest podłączona raz na 2 godziny, dosłownie włączy się na 15 sekund, 20, czyli tak naprawdę tylko po prostu jakby pilnuje, żeby naładowane. To co, lećmy w takim razie, podłączymy do niego obciążenie i będziemy obserwowali, co się dzieje. Natomiast z takich ciekawych rzeczy to mogę Wam tylko powiedzieć jeszcze tyle, że po odłączeniu tej ładowarki, czyli w tym trybie czuwania ona miała, o, moment, zaraz zobaczymy, ona się
po wyłączeniu, wyłączyliśmy ją, oj, spójrzcie, co się dzieje. Po wyłączeniu ona tak jakby przechodziła z trybu takiego czuwania w tryb pracy normalny taki, gdzie pokazuje 27.1, 27.1, no, czyli jest troszkę rozbieżności. No i możemy sobie zerknąć tutaj, spójrzcie, 27 według tutaj instrukcji producent określa to mianem 100% naładowanie. 27.1, czyli mamy troszeczkę ponad. Tak? Nasz test wystartował i miejmy nadzieję teraz, że on tutaj nam rozjaśni. Teraz tak. Podłączyłem pod niego dwie żarówki. Stwierdziłem, że jeszcze dogram tutaj z tego względu, że ten nasz test przerwałem. Z tego powodu, że źle były ustawione parametry na tym liczniku i były one ustawione na 100-amperowe zabezpieczenie. Czyli to zabezpieczenie tutaj, jak gdyby ono jest przeznaczone na, tak, na 300 W. Natomiast ja miałem ustawione na 100 W, w związku z tym on źle czytał, źle naliczał. Z tego powodu stwierdziłem, że jeszcze raz podłączę ładowanie, dobijemy tutaj jak gdyby do maksa, do pełna, jeszcze raz wystartujemy od zera. Ale specjalnie jak gdyby tutaj Wam to chciałem dograć i pokazać, żebyście sobie zobaczyli też, ponieważ cały czas nie zgadzała mi się kwestia poboru, tak? Czyli waty, ampery, jak gdyby po przeliczeniu wychodziło mi 30 ileś wat, a biorąc pod uwagę, że to są dwie żarówki 55-watowe, w związku z tym no, dla mnie logiczne będzie, że skoro tych watów tutaj jest 110, tak? No to z jakiej racji tutaj pokazywało pobór na poziomie tam 37. No i doczytałem w instrukcji, że należy przestawić i dopasować to do tego zabezpieczenia, które tutaj widzicie. To co? Zaczynamy w takim razie od tego, że odpinamy. Tak? I już za chwilę podłączamy, startujemy. I w międzyczasie, ja sobie jeszcze pozwolę tutaj razem z Wami może tutaj zresetować te nasze liczniki. Tak, żebyście sobie widzieli, wystartujemy jeszcze raz od zera, lecimy po kolei. Tutaj mamy to, tutaj trzeba wyzerować. Tak, jeszcze raz. Tak, może raz, dwa, trzy. Tutaj to też zerujemy. Tak, i jeszcze mamy czas do wyzerowania. Jeszcze raz ruszyliśmy, wystartowaliśmy. I lecimy z pomiarem. Także czas ruszył. Już tutaj nam pokazuje miliamperogodzin. Nalicza. Nalicza też watogodziny. Sprawdzamy, co się tutaj dzieje. Oczywiście bez zmian. Mamy podłączone cały czas dwie żarówki. 110 W. I teraz tak, rzut okiem, jak sprawa wygląda, tak, napięcie mamy 26,4, natężenie 4, 23, 112 watów, watów, no właśnie, co dalej? Słuchajcie, oprócz tego mamy, dochodzimy do 477 watogodziny, czyli mamy połowę kilowata. Co jeszcze z ciekawych rzeczy? To jest tak, 18 amperogodzin i jesteśmy w czwartej godzinie. Czwarta godzina, 16 minut. 4 godziny, 16 minut do tej pory. Tutaj jest to podłączone. No to co? Będziemy dalej sprawdzać. Biorąc pod uwagę, że tutaj mamy 2,5 kWh. W tej chwili jest niecała połowa, no, czyli można powiedzieć, że dochodzimy gdzieś tam w granicy orientacyjnie 20% pojemności tego akumulatora. No i co? No i pewnie tyle, co? Tak myślę. Zrobimy sobie przerwę. Ja specjalnie zasłoniłem, żeby tutaj nam nie podświetlało w czasie nagrywania. To co, widzimy się, myślę, że pewnie już gdzieś tam pod koniec testu. I co? Do miłego. Test został zakończony.
podłączyłem dosłownie na sekundę ładowarkę z tego względu, że w momencie, kiedy podszedłem, już było wyłączone, czyli wszystko się tutaj rozłączyło. I na samym końcu jakby jeszcze podłączyłem dosłownie na sekundę po to, żeby wyskoczył mi wynik, jaki był zanotowany ostatni. I z takim wynikiem można powiedzieć, że test został zakończony. Ja jestem po prostu nieprawdopodobnie zaskoczony tym wynikiem. Aż trudno mi w ogóle tutaj cokolwiek powiedzieć. Pierwszy raz spotykam się z tym, żeby na baterii gdzieś było określone. To znaczy nie mam dużego doświadczenia, może tym to jest spowodowane. Natomiast moje dotychczasowe doświadczenie podpowiadało mi zawsze, że jak gdyby wypracowanie 90% z tego, co jest napisane, że to jest ok, że to jest dobre. Natomiast wychodzi na to, że to moje przeświadczenie o tym, że 90% i nic więcej, totalnie, zupełnie w tym przypadku nie sprawdziło się. Pomiar jest jak gdyby i był mierzony na wyjściu. Dlaczego jest różnica i dlaczego była różnica pomiędzy tymi dwoma słupkami, a tym pomiarem tutaj, czyli z tego. Też doszedłem do tego z tego względu, że tutaj jest kawałek dalej. W związku z tym on może troszeczkę minimalnie zakłamywać. Natomiast skoro jest wynik słabszy tu, w tej części, tak, czyli troszeczkę lepszy, on jest na słupkach, czyli to, co mierzyłem tutaj z multimetrem, a przecież producent odpowiada za to, co podaje na słupkach. Dlatego czym dalej jesteśmy tutaj od wyjścia z akumulatora, tym te odczyty będą słabsze, ponieważ mówimy o prądzie stałym, tak? W związku z tym te straty są widoczne. Natomiast no, o czym my mówimy? No jak? No przecież to jest 2,2, no jakby licząc tutaj tak, to jest 2660, tak? Watogodzin. W związku z tym to jest o 100 watogodzin, tak? Tak, no to o 100 watogodzin więcej niż gwarantuje nam producent i oprócz tego jeszcze tutaj o 2 amperogodziny również podał nam więcej. Koniec. Myślę, że po prostu nie, warto jest czasami nic nawet chyba nie mówić. Tak uważam. Słuchajcie, trzymajcie się, widzimy się na kolejnych odsłonach. Jakby co, link poniżej pod filmem. Na razie, cześć i czołem, hej.